No, trochę za głośno. No, jak zwykle pod jedyneczką, wiadomo, że się zapisało. Sorry. Sorry. Sorry, batory. Działa pięknie. Dobra, to działa. Teraz tak. Ja już sobie sprawdziłem, zanim wyszedłem z gry, że mam jakiś syropek do wypicia, który dostan do zręczności. Ok, on dodał mi tak 81 zręczności i kusza będę mógł sobie dodać teraz. I no to widziałem 80-110. No to łuk na długo nie miałem. Dobra. Czemu? Aha, bo mam 4, on podzielił, okej. Okay. No. Co jest? Kurde, myślałem, że już nie będę mógł wyjść. Domek się coś świeci, co to jest? Pajęczyna? Co ja nowych rzeczy mam? Pyk. Miecz wojny. Lutnia. To jest złoto, gral życia. Co to jest? A siłę ile mam? Siły mam 112, to ja mogę sobie toporek naoszczyć. Dobra, to lecimy, naoszczymy toporek, będę jeszcze więcej obrażeń zadawał. Michael, chodź, idziemy. No dobra. To tak, tu mam oczyszczone, tylko nie wiem jak jeszcze się dostać. Oj, a, że mu się nie zabił tu ten down. Po pniu. No, ładnie, wchodź na niego. Pięknie, brawo. Jak mi dzidzie uczył chodzić. O, zapiszę. Czy tak mniej więcej skojarzyć, nie wiem. No, na te areny orków teraz muszę już iść. O, lewitujące drzewko. A, ja tak nie mogę iść z nim, przecież on jeszcze utonie, nie daj Bóg. Umiesz pływać chociaż? O kurde, prąd jaki silny jest. Idzie, płynie. Do brzegu. Dawaj, dawaj, dasz radę. Super, brawo, idziemy. Te kopalnie w nowym obozie jeszcze chciałbym odwiedzić, ja nie wiem jak na razie. Pewnie muszę być wojownikiem, chyba że muszę niebieski mundur ubrać, no to co innego. A ja sobie biegnę, chłopak. Wygląda jakby... Kto wygląda? Czemu ty po skosie biegniesz? Chodź tu.
Jakieś mrowisko? Oj kurde, mrowisko wygląda. Nie, właśnie, tu chodź, idziemy. Ścieżkę. Nie pamiętam, czy ja teraz tam na górze jak byłem, tam był taki most, czy ja przeszedłem tam wszystko, czy się odbiłem od mostu, bo za silni wrogowie byli. No, jest jedna. W jeden sposób tylko to można sprawdzić. Tego gościa nie rozumiem, co on ma za zadanie tutaj robić. Paczo. On paczo. Chodź. O. O, proszę bardzo. Z góry spadł, czego rozwaliłem wcześniej, nie ten. Wiem, co zrobię. Zaraz. Zapiszę. Wujka. I spróbuję te zwoje. W końcu pewnie mi grę wywali. Nie, gdzie one są? Łatwiej. O. Data. Dobra. No. I średnio. A, czyli do tamtego gościa bym musiał dostarczyć to. Na to wychodzi. Chodź, idziemy na górę. A może pójdę pierw orków powybijać? Ile punktów potrzebuję? 13 tysięcy niecałe. Kusza. Come on, osłaniam cię. O kurde. Nie chciałem cię, paczo! Przepraszam. Kurde. Kusza za słaba. Miecz lepszy. Taki kawał muszę iść. Zloda go. O, jaka beka krew została. Ten pewnie się zgubił. Nie, idzie. Czekaj, zamrożę dwa. Który chce być zamrożony? Dobra. Kurde, tamten nie przybiegł. Mogłem zapisać najpierw. Chodź, durniu. Użyłem gdzieś na ostrzałkę, kurde. Mogłem wejść do tego starego miasta. Fajnie ta bryłka lodu. Zapiszemy, a jak? Na jedynce.
Dobra, rozwal go. Ale udało się. Ile tu emocji w tym wszystkim. Trzy były, nie? A tak. A tego jednego, tego golema jeszcze muszę rozwalić. Czy mam lód, czy coś takiego? Sopel lodu, jeden tylko. A to? Zdrowienie. Dziewiątka. Zobaczymy, jak działa uzdrowienie. O, jak fajnie! A, on tak z automatu leczy, zajebisty! Podoba mi się. Fajna magia. To... No, to jest ta skała. Co tunel wyżłobiła? Pytanie, jak ja mam się tam dalej dostać? Może ja ten... Wir namiętności muszę puścić. Tam byłem. Gdzie są te... Może ja już to mam, żeby z tym gościem pogadać, bo ja tutaj byłem faktem. Dobra, a dobra, jak jestem tutaj, zobaczę te. Tu są lodowe pod ósemką. To coś daje w ogóle ten tornado? Nic nie dało. Gdzie jest mój ziomek? Nie mówcie, że go straciłem. A ja zapisałem chyba przed wyjściem, nie? Będzie, że go nie straciłem. Gdzie jesteś? Weź, kurde. Ty jesteś potrzebny, byśmy poszli do orków. Ponapieprzać się. Dobra. Na szczęście zapisałem inteligentnie. Dobra. Pędzimy do... paty orków. Ej. O. Nie, ty nie chowaj się tak przede mną, ziomek. Oj. O, czaczek jakiś. Kurczę. Tu jest ten pomost orków. Chodź, idziemy ponapierdzielamy się trochę z orkami. Co powie mi ciekawego? O cholera! Przecież to obóz orku! No co, dobrze się napierdalać, a co? Jak to to? Zwiedzamy! Wiesz co? Właśnie sobie przypomniałem, że muszę coś jeszcze załatwić. No na pewno. Jakby co, wiesz gdzie mnie szukać. To na razie, miłej zabawy z orkami! Odsuń się! Chodź. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwy... Czemu masz głos Gomeza? Super! Silny chłopak ze mnie. Czy tu jeszcze było? Wracaj, wracaj, ziomek. To nie skrzypek. Masz jeszcze... O ile będziesz stał po mojej stronie? No. O cholera. Jak to? Wiesz, jak... Możesz mnie przepuścić? No to ja cię już nie potrzebuję, bo ja nie mam gdzie tutaj iść, żeś mi pomógł. Dobra, tchórzu. Kurde, jestem tak silny, że orków mogę rozwalać elegancko. Ten wpadł do wody jeden.
Łuka czoko. O, tu jakaś roślinka jest. Mech. Pięknie rozwalony. A tutaj jeszcze te jedne drzwi są, co nie wiem jak otworzyć. Dobra. Uciekaj. Pięknie. Ale ja się podleczę najpierw jeszcze. Flaszki. Ja ten obóz orków zaraz wylikwiduję. Wróciły już mędy? No. W cyce dostał, pyk. Kurde, ale mi w cyce przywalił. Gnojek. Już dwa kolejne rozwalone. Weźmiemy. Ten to ma. Będę sikał potem po tylu flaszkach. O kurde, ten jakiś silny jest. Spierdzielamy. Łukaczaka. Ale kurde, przycięłem się jak młody. Przecież ja mogę mrozić, kurde, też ja zapomniałem. Dawaj. No ja przymrożę i rozwalę. Chodź tu, chodź tu. No i dobra. Chodź. Łuka czeka. Czarnoksiężnik. Przykro mi, kolego, ale... Spryciarz ze mnie. A nie doświadczenie mi wskoczy. Dobra, lecimy stąd. Miał już tą super zbroję, to już w ogóle byłoby genialnie. Tego to chodzi. Uj, spieprzaj! Kurde!
czapnął. Zajebiste to zamrażanie jest. Jak z punktami? 8000. No, to jakaś roślinka się trafiła. Ta. Ten tamten uzdrawiający zajebisty był. Niecha podjemy, nie? Ciekawe, co w tym obozie będzie. Króliczków. A? Trzy kolejne. Mam dużo jeszcze many. O! Nie kurde, dawaj. Jeden. Też wolno się obraca. Dawaj. Chodź następny gnojek. To jak sprzedam te sprzęty znowu. Workowe to będzie. Mam zamrażanie jeszcze. Podładujemy butelką jedną. 50 starczy, nie? Nie. A to jest 30. Kusza. Pięknie. Nie mam jakiegoś lepszego czaru. To jest baza jakaś. O, biegnie jakiś dupek do mnie. Czekalaka. Patrz, żarcie mam. Lego. Macie coś ciekawego w ogóle? Sam rozwalę orków. Kuszomak miecznik. Jakieś gówniane te orki. Ty, nie mają żarcie w sobie? Kilka tylko jest. Dwa strzały i po nich. Raz miecza go. Dziabną mnie gnojek, ten jakiś już słaby, za 190 tylko. Całą bazę ich rozwalę. Po tobie. Wszystkich wymiotłem, kurde, dobry jestem. Co macie w tych swoich szałasach? Jak wy się w tym mieścicie?
O, tu jeszcze ork jest jeden. Jedemeczka. Rozimy gnoja. Elita. On się z lodu trochę dostał. On się odmrozi. Więc... Ładnie. Co my tu mamy? Toporek jakieś? To chyba... Ludzi rąbali na tym pieńku. No jakby nie patrzeć, pozabijałem wszystkich. Jest brama jakiegoś orkowego świata czyżby? Dobra, zapisz pan. Wszystkie. My tu mamy. Słabe macie te miecze. Topory znaczy się. A ja bym mógł iść ten naostrzyć. Bym umaga... Dobra, nie wiem co robię. Transportujemy się do... Dobra, z tym sobie pogadamy. Bo ja mam ten miecz czy coś. Kryształ. Znalazłem ten kryształ. Czy o to ci chodziło? Pokaż mi to. Tak, kamień zaobserwował potężną dawkę energii, która rozsadziła go od środka. Ciekawe, co to za moc mogła poczynić takie szkody? Nie chciałem przeszkadzać, ale zdobyłem ten kawałek kamienia z narażeniem życia. Co z nagrodą? Ach tak, nagroda. Przyjdź do mnie za kilka dni, a wtedy coś dla ciebie będę miał. Jak to za kilka dni? Przecież powiedziałeś! Wiem, co powiedziałem. A teraz odejdź, jak proszę, po dobroci. O, nie wiem, taki cwaniak. Szybko w pierdol może dostać. Jestem już potężny. Jeszcze mi chyba tylko jedną zbroję brakuje, nie? Najpierw mikstury. Pokaż mi słabo. A niech to szlak. O, ty masz jakieś... Co to jest? Bonus. Bierzemy. Bonus do życia. O, fajeczka mi się odpaliła. Bierzemy, bierzemy. To co to jest? Czego są monety, kurde? Oddamy mu śmieci, co to jest? Dragi, to nie. Są jeszcze jakieś inne monety. Lód nie mu sprzedam, żebym mógł sobie pobrać. Się nie opłaca. Dobra, jeszcze jakieś śmieci mu dołożę, to też. Alkohol to sobie zostawimy.
Dobra, masz oś. A coś może wezmę od niego. On nie ma nic. Ale kurde, w sumie. Dobra, chuj, stąd brzydchnął. Dobra, zobaczymy to, co kupiłem. Fajnie. Jak to teraz wygląda? Siła 112. Zręczność, albo ja życie i manę kupiłem u niego, no i dobra. 440 ładnie, ja sobie tak zapiszę. Uwadamy oddałem o tym. Ci kryształ, a co z almanachem? Niech będzie, bardzo mi pomogłeś, a ta stara księga tylko zawadza mi w skrzyni. Weź ją i jesteśmy kwita. Super. Daj księgę Saturasowi i pozrób ode mnie tego starego trzapa. Pewnie. Dobra, idę się przespać najpierw jeszcze. Oj! Czym zginął? Kowala se ten toporek nowy wyrobię. Łóżko. No i super, sen dobrze mi zrobił. Tylko się cieszyć. Ty, a tam gościu był jakoś inaczej miał na imię, nie? Izgar. Nie masz mi nic ciekawego do powiedzenia. Idziemy, skuć mnie ten topór. Tam ile punktów potrzebuję? Ja to skuję te punkty sobie na kowadle. No i pójdę sobie do tamtego oboziku. Kolejne punkty doświadczenia zdobędę. A jak ten topór się nazywał? Nie pamiętam. Dobra, pierw to naostrzymy. Dużo. Kurde, aż tyle do ostrzenia? Jest. Na 2000 prawie dostałem. Dobra, i... ciekłą stal. No i dobra. Cyk, zapis. I ja chcę ten toporek sobie jeszcze naoszczyć. Co ja tu naostrzyłem? Ten 137. Ja mam który? Nowy. 137, ładnie. Ten 132. Ja się to naostrzyć. Krzyk wojownika, da radę? W razie, bo mam to. Krzyk wojownika. Damy radę naostrzyć?
Jest. O kurde, ile. O, 0 bryłek oddany. Przygotowałem już? Brawo. No, ostrzyłem. No, zajebiście. Chyba nie mogę go naostrzyć. No, pewnie, że nie mogę. No dobra, mam tutaj trochę lepszy. Pięćdziesiąt tysięcy aż. Dobra, lecimy wykonać trochę zadania. Punkty mamy. Mamy 20. Chciałem kawy się napić i fajkę do buzi wziąłem. Ten tam szczas, świnia. Szczaszczy. Drogi strażniku. Czyście mogli już mnie przygarnąć. Ile mam punktów? 61, 65. Pewnie coś koło 70 trzeba mieć. A tu jest w ogóle jakieś oznaczenie. Miecznik. A ciekawe, kim muszę być. Mistrzem? Arcymistrz? Siemaneczko wszystkim. Tu coś jest? Lewus? Prawus? Nie powinien. Co słychać? Człowieku! Zbiera. Zajmę się. No, no i prawidłowo, kolego. Siemaneczko wszystkim. Witam was. Tararara. A ten co tu robi? Co to za gość się zrobił? Masz. Wygląda. Jeszcze pandelek na 10 bryłek. Dobra, zobaczymy, czy ten jeden dureń coś będzie chciał do mnie na my. On się jak się nazywał? Wkidajło. O, Mordraga. Pokaż. Wybij. Ty nie masz nic ciekawego, kolego. A, to takie. Bidulek z ciebie taki trochę. Ile mam bryłek? Nie tak. 8700. Pierwsze punkty nabiję. Zawsze to samo. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Cześć chłopaki. Nie chciałbym być teraz jego. Co wy robicie? Próbujecie się całować? Zawsze to samo. Możesz, mogę ci. A nie, to nie to miało być. Czekaj. Lepiej się takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Ludzie zawsze gadają. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Nie jesteś jeszcze do... Ja pierdzielę, naprawdę, świnio. Cham. Cham i prostak. Muszę z powrotem założyć moje sprzęty. A to nie? O ile mam w ogóle ten? Zręczności? I tak 100 wypoczynam. 112, a do tamtego topora ile potrzebuję? 130? Mam już dość tej papleni. Czy będzie można go ten, tam 5 trola naostrzyć? 120 potrzebuję, mam 112, dobrze pamiętałem? 8 punktów. Cześć chłopaki, do Saturasa idę. O, zobaczmy. Witaj! Cześć. Nefretete. Czy jestem już... Jak widzisz, czekaj teraz. Dobra, to samo mi mówisz, co wcześniej. Jest stary u siebie? Jest. Cześć, George.
Halo. Ważną misję miałem do wykonania, mi olewasz? O! Takie rzeczy. Czy stary mogę wpieprzyć? Dostał tym po plecach. Zapomnijmy o tym. No pewnie zapomnimy. Odzyskałem almanach. To wspaniale. Pokaż mi tę księgę. Tak, wszystko jest w porządku. Jest co prawda trochę wybudzona, ale wszystko da się z niej odczytać. Cieszę się. I jednak jest jeszcze szansa na naładowanie kamieni. Tak. Oczywiście, almanach bez kamieni uliskujących jest dla nas bezużyteczny. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. O, zajebiście. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Gówno prawda. Początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Ale kłamie. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Dobra. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Co pierdolę, się ci jeden oddałem przed chwilą. Obyś wrócił cały. Jaki gość. Dobra, który mi tam coś ma? Ty coś miałeś mi dać? Czy jest... Ja by widzę... Czekaj. Dobra, nie ty. Miksir, na pewno nie ty, ale zobaczę, może coś, jakiś dialog się pojawi. Nawet mnie nie przestraszył. Kurwa, co wy... O, ty. Co wy tyle czytacie, chłopie? Nie mogę cię okraść. To nie mój problem. Teraz w jego skórze. Człowieku, chcę z tobą pogadać, mam ci mieczem po plecach przejechać. O, punkty dostęp doświadczenia. O, dobra, dobra, chłopaki, ja się prześpię. Zobaczymy, co się stanie. Hej, ty! Wynoś się stąd! Dobra. Co? Punkty zdobyłem, coś się stanie dalej? O, wpieprzyłem mu z miecza, cześć. Dobra, to czemu mnie atakujecie? Jak ja go zabiję? Za moich czasów walczono jak należy. Chyba nigdy nie skończę. Już wszystko. O, tam jeszcze strzelają do mnie. Dobra robota. Dobra, dobra robotę. Było to, nie? Czyli nie mogę go zaatakować, bo mi wszyscy będą atakować. Myślałem, że to się skończyło już tam. Witaj. Cześć. Ktoś z was miał mi coś obiecać. Obiecać. Ty? No to nie Miksir miał mi dać. Jakiś Ririon. Witaj. O. Nie ty. Przepuść mnie! Ririondian jakiś. O, tu jest. Cześć. Jesteś alchemikiem. Przychodzę. Witaj. W pokoju. Przysyła mnie Saturas. Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Szybki jesteś. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jest... Super, dzięki. Pokaż mi... Co wy macie dobrego? To nie. To nie.
też nie. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Masz jakichś fajnych. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie masz nic fajnego. A co ty mi dałeś w ogóle, kolego? Czy tej mikstury mi dałeś? O, bonus do siły mi ktoś dał. Super, dziękuję. Co to jest? Bonus, pięknie. I to mi akurat nie jest potrzebne. Tu? Nie, i mapę. Aha, w takim trójkącie są. Ja na razie zabrałem stąd. Dwa mu dałem, nie? Z tego klasztoru. Czyli został tak, ten całkiem na północnym zachodzie. Południowy zachód. I całkiem południe. Dobra, pań. Lecimy w podróż. Ten se czaruje. Jak wyglądają teraz moje statystyki? Nie najgorzej. 66 umiejętności dopiero. A ile punktów? Ojojojojoj. Witaj! Też cię witam. Kogo witam, kogo goszczę? Mapkę poproszę. No nie tą mapkę chodziło. A muszę iść tam na północ. A, tu jest... Dobra. Ja się przetransportuję. Pokus, pokus, czary mary. O, zobaczymy, czy ty masz mi coś do zaoferowania. Pokaż mi. A niech to... O. To wszystko to, co ja ci sprzedałem. Dawaj nagrodę. Szarlatanie. Twoja nagroda jeszcze nie jest gotowa. Zapewniam cię. Okej, okay, no dobra. Ufam mu. Nie powinieneś wierzyć, że to zawsze tak się dzieje. Jak? A co cię to? Nic. Chciałem być miły, zagadać, bo cały czas stoisz przy tym płocie. Jak ja się dostanę pod ten kamień ogniskujący? To jest pytanie. O! Cześć. Diego? Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. To prawda, panie kolego. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. O, zobaczę. Już go rozpieprzyłem wcześniej. Diego, kolego. Ty nie amatorka. No i? Się kurwa zdziwisz teraz, patrz. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko się wyjaśnia. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Ale ja już go dawno rozwaliłem, panie kolego. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt, albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Nie musisz. Ty będziesz z powietrzem walczył? Co on teraz robi? No nie ma, no zabiłem, no co ty.
To było niesamowite. Dzięki. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Panie Diego. Zdołał. To świetnie. Chodźmy. No. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj. No. Może uda mi się go naprawić. Cyk. Scyzoryk. I co? No to teraz powinno działać. Proszę, jak się wszystko wyjaśniło. I śmieszny kołowrotek. No i otworzyliśmy. O! Dobra, Diego, rozwal tych gnojków. Dzięki, nam poszło. Nie wiem, skąd oni się wzięli. Maczugi na sprzedaż. Co? Gdzie ty idziesz? Gdzie on pędzi? Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Dobra. Czekaj na mnie. A nie mogłeś iść ze mną, bo może tam coś będzie mi groziło. Pewnie, że coś słyszałem tam na górze. Co to, kurde? Harpie? No, zajebiście. Skuszy ich. Panie Diego, cwaniaczku. Robaki mi jakieś tu chodzą. Wyciągaj miecz, durniu! Jeszcze jedna suka została, chodź tu. Proszę, harpie się pojawiły w grze. Ale nic nie można z nich wziąć. A gdzie jest ten? Upsi. Kurwa, gdzie są te kryształy? To nie jest zabawne, bo to jest drugi raz, że mi się zdarza, że nie mam kryształu. To coś się zacięło. Czemu mam tyle kryształów u siebie? Tylko muzyczka. Zajebiście. Widzę, że nie znam. Chyba wiem dlaczego. Tak jak chętnie się tutaj jadę na szczęście. To jest ten zero. On będzie wyjaśniony. Tylko powiem, że on wyjaśni starego odwrotu. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj się. Długo ta muzyka będzie grała? Ale odjebałem maniany. Pierdolę.
skórę. Nie muszę jeszcze raz napierdalać. Cyce, pat na cyce, szmato. Jeszcze dwie chyba, nie? Trzy nawet. I ta jedna suka jeszcze. No dobra. To było mocne. Cześć Diego. Widzę, że nie znalazłeś kamienia. Chyba wiem dlaczego. Ostatnio kręcił się tutaj jeden z przymytników. Pogadaj z Pangorem. On będzie wiedział coś więcej. Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Kurwa, to był Tangor. Trzymaj się. Przemytnicy. A, Tangor to będzie na tym, dobra. Ja pierdzielę, teraz takie bieganie w tym z powrotem. Znaczy kryształy nie może się tam przetransportować? Czy z bagien będzie szybciej? Chyba ta sama droga będzie. Może ciut dłużej, dobra. Przeboleję. Jaka muzyczka ma. Lepiej się do... O, tu już zwłok nie ma. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Płyń, kolego, płyń. Trzeba było iść kulturalnie mostem, a nie? Ja dobrze, że mam ten pierścień szybkiego biegania, bo to był dramat. Ja zapiszę to. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Żadnych przeciwników do rozwalenia. O, myślałem, że mech tu jest do zabrania. Który to jest Tangor? Szef cały? Ja mam całą pamięć do imion. Ja pierdzielę. Do nas nawet. Jest coś fajnego? Nie, masz nic. Znalazłem Graal życia. Wspaniale. Starożytny kielich podobno kryje w sobie moc nieśmiertelności. Kto jednak chciałby się męczyć w Nurtanie przez całą wieczność? Daj mi ten kielich. A oto i twoja zapłata. No dziękuję. Nie mam już nic ciekawego. Dobra. Czyli z tym dupkiem muszę pogadać. Ale się najpierw prześpię. O, sen dobrze mi zrobił. O to mi też chodziło, super. Czy o to? Ogólnie o tym chodziło. Przepraszam, panie Tangor. Mam do ciebie pytanie. Cały zamieniam się w słuch, przyjacielu. Podobno jeden z was kręcił się w kanionie troli.
Może i tak. A o co chodzi? Byłem tam i nie znalazłem kamienia ogniskującego. Diego twierdzi, że widział, jak jeden z was się tam kręcił. Diego dobrze widział. To był Monk. Miał znaleźć ten kryształ na moje polecenie. I co znalazł? Ano znalazł. Tylko później bardzo szybko się z nim ulotnił. Niech go szlak trafi. Powiedziałem prawie to samo. Niestety słowo nie chciało zamienić się w ciało. Ale ja muszę odzyskać ten klejnot. Gdzie Monk mógł się ukryć? Uwierz mi, też chciałbym to wiedzieć. Wtedy osobiście bym mu wytłumaczył, jak nagradzamy złodziei. Super. Posłuchaj, zdaje się, że oboje coś straciliśmy. Ty ten klejnot, a ja Sextant, który ten gnojek zwinął razem z naszymi zapasami. Kiedy odbudujemy statek, bez Sextantu nie opuścimy tej cholernej wyspy. Nasz szyper wypadł za burtę podczas sztormu, a żaden z nas nie ma bladego pojęcia o ustalaniu kierunku na morzu. Dogadajmy się. Jak dorwiesz tego sukinsyna, to wszystko, co przy nim znajdziesz, należy do ciebie. Wszystko, oprócz Sextantu, ma się rozumieć, który oddasz mi. Oczywiście propozycja wspólnego wypłynięcia jest wciąż aktualna. To ty na to? Chyba nie mam wyboru. Niech będzie. Wiedziałem, że równy z ciebie chłop. Jak oni kurwa mają na szlaku. Stąd wypłynąć, jak bariera jest. Tego co wiem, Monk był kiedyś płatnym zabójcą na usługach Gildii Złodziei z Korinth. Uważaj na niego, bo to cholernie niebezpieczny przeciwnik. Jestem też pewien, że nie ukrywa się na widoku. Przeszukaj wszystkie nory i zatęchłe dziury w kolonii, a na pewno znajdziesz tego szczura. Jeszcze raz życzę powodzenia, przyjacielu. Ostrzegałem cię, ale ja... Teraz... O, silny jest pierdzielony. Tak też drzemorda piękny ziost. Głosem Diego. Monk, kurde, coś mi to mówi. To nie był ten kowal Monk? A jak? Nie ma go już, spierdolił. Ciekawe, jakiego znajdę. Zajebiście dosłownie. Bądź mądry, gdzie to kurwa iść. Nie znajdę tego fiuta. Czy tu będzie się chował? Jest ta skrzynia, której nie mogę otworzyć chyba, nie? Czy mogę ją otworzyć? Nie mogę. Dobra, idę, wiem gdzie teraz. Następny spróbuję znaleźć. Sowa, chuj, chuj, chuj. O, grzybek. O, dwa nawet. Kurde. Jaki tu dobrobyt jest w tym lesie. Następny ma być tu, ile się nie mylę, nie? I ta mapa, dupku.
papirusach będzie, nie? O nie, to od góry muszę iść, a nie tutaj. Dobra. Teoretycznie chciałem tam iść już. No. Śpimy na służbie, kolego? Patrz, ty jesteś małomówny, nic nie gadasz. Tu już wyczyściłem wszystko z orków, tam orków nie ma nawet. A my idziemy do góry. Tak, tutaj? A, skróty, dobra. Chyba tutaj. Tak mi się wydaje, nawet na pewno, dobra. Wyczyściłem wszystko. O, wilczki. Siódemeczka, ciach. O, ile was jest. Usza. Chodźcie, 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 chodźcie. Ogary. Dostał w cyce. Się kolego jestem. Demoniczny warg. Jestem za mocny dla was. Ze skałki sobie go zestrzelę. To było głupie. Prawie zginąłem. Kurde, przydałaby mi się magia, że mógł się leczyć tymi, tymi. Będzie ten rycerz? Kurwa, ktoś mnie napierdala w plecy. Co za chuj. Plecy? Ktoś tu gnoju cię zamrożę. Chuju głupi. O, jakiś miecz. A, ten gniew na stal. To jest tamtego gnoja zamrożę. To. No i co, gnoju? Tylko 500? Z tego kozaka? O. Co to jest? Armia ciemności. Zajebiście. Zwiastun przeznaczenia. Czemu ja nie mogę brać takich rzeczy? Kurde. To wygląda, jakbym mógł to brać. Hamowa. Muszę wyżej jeszcze pójść, nie? Jakaś skała jest. Mogę to odrąbać? Gówno. Łebce mogę odrąbać. Nie rozumiem, czemu ja tego nie mogę wziąć. Co ja w ogóle ciekawego dostałem? Kostka zmiany jakaś. No dobra. Mam już dwa takie. Co się stanie teraz, jak... Nic, a kostka?
co? Kurwa, nie wiem, to coś, jakieś do modyfikowania coś? Mogę tą kostkę jeszcze używać? Lubię z tym. Idziemy do góry. Coś było, nie to drzewo. Ja tutaj być. Jakutka. Żebym się podleczył. Ważna misja. Dużo się dzieje w tym rozdziale. Podniemy sobie niecha trochę, nie? Nie, ja tam daleko nie zaszedłem, bo tu były... O, tu były te takie twarde, te... Jaszczurki to były? A te... Nie pamiętam, co to było, ale dobra, nieważne. Chodź tu, gnoju. Ogar. Panie kolego, teraz to ja sobie mogę... się lać z nim jak chce. Idzie następny. Kurwa, przerażające są. Tamten znikł. Idziemy do jaskini. Panie Ogarze. Pokus, pokus, czary mary. Twoja stara to twój stary. Tu mamy? Jakiś... O, zwój jakiś. Co to jest? Mut orków. 70. No przyda się, wszystko weźmiemy. Czy coś jest? Amfora. Pochodnia. No to mogli dać coś jeszcze ciekawego. Jakieś punkty doświadczenia, żebym mógł sobie rypnąć. Kula ognia. O, cześć. Co? Do pana maga przyszłego? Panie kolego. Wstępny jest. I cyk. Ciekawa. To Bóg. To są. O, jeszcze jeden. Chyba nie będę go mroził. Jesteś sam? O, jeszcze jeden. Ty obserwowałeś mnie, gnoju. Wszystkie? Wszystkie. Można wejść? Podejrzanie mi to wygląda. Dobra, zobaczymy, co ta świątynia tu. Oj. Jego zamrożę. Kamienny, nie? Jeden jest. Nie, go nie zamrożę! Musiał z pięściami go. Dobra.
Dobra, załatwimy cię z... boks, panie kolego. Kurwa, na pięści z golem. Co, nic nie ma? No dobra. To nie. Jakaś niespodzianka mnie tu czeka. O! Dzień dobry. Hej, co tu robisz? Lester. Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. No nie, czemu nie przede mną? Chodźmy. Cwaniaczek. Tam coś było. A gówno było. Myślałem, że tu jakieś roślinki są. Panie Laster. Ile punktów jeszcze? O. No co jest? Jakaś skrytka będzie, to dupa. Chodź pan. Słońce zachodzi. Tu są roślinki. Idzie za mną w ogóle? Dał. Kurde, chłopie, no jesteś duży chłopak, jesteś pijany. Przećpany w sumie. Żeby sobie. Czekaj, lesterku sobie zjem. Mięcha. A, zimce. Zupę jemniemy jeszcze. Rozgrzanie. Że Lester będzie we mnie strzelał. O kurde, ile tu jest. Lester to będzie wojownik. No, nie chciałem z tą gadać. Chodźmy. No, chodźmy, idźmy. Ja zobaczę, co tu ciekawego jest. Czy orkowie chyba być? Czy to harpia była? Orkowie. Jest zamczysko, miecz wyciągnę.
Już na prawo. O kurde, ile tego ścierwa jest tu. Ginę. Tak jest, bo jak inaczej. Lester, idź pierwszy. Co z kuszą pójdę. Tutaj nasuka. Lester, durniu. Dobrze, mnie nie atakuje. No bo coś pogadasz do mnie? Pójdę rozejrzeć się na górze. Okej. Okay. Fajnie. O! Podejrzane to jest, powiem szczerze. Co to tam jest? Co to, a co to? A co to jest? Coś tutaj... Żadnych specjalnych rzeczy? Nie. Dobra, wpierdzielamy mięcha się nażremy. To harpia chyba tam jest. O, harpia, widzę już, dobra. Się mięcha nażre. Całe białeczko. Dobra, cyk, strzelba. Lecimy. Czy to było ciekawego? Dzień dobry, którędy pokryształ? Szkielety słyszę. No tam za ścianą. Suka. Ciekawe, co to daje w ogóle, że się specjalizuje. Co, lepiej zabijam? Jakieś punkty umiejętności dodatkowe? Znowu słyszę jakąś sukę. O, tutaj jest. Lester się z kimś bije, czym się wydaje, czym seks z kimś uprawia. O, o. Jakieś topory, sracz jakiś, kurde. Siekierka. Dobra, mikstury, szybciej będzie. Ciągaj miecz, ziomek. O, szkielet. Skąd ty zaskoczyłeś? Co? Szuście. Jakiś tron? O, dźwignia tu jakaś jest. Skrzyni, wytrychy przydadzą się. Pochodnia, klucz do skrzyni jakieś. Nic ciekawego. Dlaczego ta dźwignia? Tajne laboratorium jakieś. Patrz, gnój, jak się schował w szafie. Gdzie księga jest? Nie, to jest całe alchemiczne laboratorium. Tu alchemiczne, a tamto co to jest? Też to skrzynki. Dobrze, nie muszę ich otwierać. Pięknie. Są kolby.
Dobra. Kolby znowu. Za dużo mam tych kolb jeszcze. O, tu jeszcze są pieniążki. Otworzymy pieniążki. 50. O, ale zgadłem. Dobra, co my tu możemy ważyć? Za cuda. Co on robi? Coś waży, ale nie wiem co. Hugon wie. A nie ma takiego, żebym mógł se... Też inne eliksiry porobić? Dobra, idziemy na pięterko. Lester. O, na górze coś jest, panie Lester. O kurw. A gdzie jest Lester? Nie zapisałem, to jest... To kiepa. On se poszedł na górę i ominął te suki. Co to jest? O, zajebiście, jak własności. Będę właścicielem tego. Muszę sobie oczyszczyć swój zamek tylko. Zapiszę. Dawaj ten... O, dzień dobry! Jeszcze. O, suki. Strzelę? Jest. Ale w obok dostaje? Pięknie, punkty lecą. Dobra, zobaczymy ten akt własności teraz, co to jest. Super. Mam akt własności. Będę teraz ściemiał, że to moje. Kurde, to pomieszczę. O, ja pierdolę. Mów, że tutaj też będą. No, chodźcie, suki. Jaki śmiech. Ci przypierdolę zaraz tym mieczem, to... Złaś na dół, suko. No. A patrz, rozpierdolą mnie zaraz. Aaaa, kurde. Zajebiście. Dobra, teraz walam to jeszcze raz. Najpierw na prawo. Coś w ogóle jest? Nie ma. Nie ma, tu są gary tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kurde, życie podładuj, kolego, nie idziesz na walkę. Dawaj, mikstury. 70. Starczy. Prawda? I szmato. Kurde, ile was tu jest? Jeszcze jakaś szmata? Nie. Ale skrzyneczka. Pyk.
O, oj, ty nie wkładaj tego do skrzynki, tylko wiesz. Nie ma żadnych tajnych przejść tutaj. Co, no, na piętro czyjeś jeszcze jedno. Lester se poszedł w ogóle. To gość. Nic nie ma, nie, ale warto się napić. Ten klucz ciekawy, do czego będzie. A, tu coś się było napisane. Dobra, do jakiejś skrzyni. A może ja te wszystkie skrzynie otwieram dzięki temu? Uniwersalny klucz do wszystkich skrzyni. Tu jeszcze do góry się idzie? Dawaj, strzelbę. Kołki. A, tu rozwaliłem te. Jednak tu wysoko jest. Trzeba ostatnie pięterko, co? Lester, gościu. O. A gdzie Lester jest? O, tu trzeba otwierać. Lewo. Lewo. Prawo. Prawo. Nie było dużego. Co za miecz? Gówno. Wszystko fajnie, jak ją tą. Ej, no to jest niesprawiedliwe. Jak ją to wziąć? Ja pierdolę. Kurwa, zabił się. No, myślałem. O, a co tutaj, co takie te. Można było tak przejść? Gdzie ta drabina jest? Jak ja mam to wziąć teraz? Ten dureń, mógłbym z nim od razu iść na górę. Pierdoli, a jeszcze na górę. Omuwa. Może będę mógł latać, mam ten lewitujący taki, nie? Albo harpi. Mogę się w harpie zamienić? Jakie mam to wziąć, kurwa? Wygrałem w to i mi się co gra zepsuje? Gdzie jest do cholery Lester? Jakie mam możliwości teraz? Zajebiście dużo pieniędzy. Co w dupę to mogę wsadzić? Magia. Co to jest? No, wilka się go. Ja chyba zginąłem. Dobra, zobaczymy jeszcze raz, może coś się naprawi. Dobra, idę od razu do góry. Proszę, niech tam się wszystko naprawi, tak jak powinno być. Gdzie jest Lester? Chuj mi w dupę. Nadal jest tak.
Zajebiście. Kurwa, jak ja mam to wziąć? Nie zapisałem? Nie no, rozwaliły mnie, dobra. Nie no, to kurwa jest skandal. Masz do góry dół. Pierdziele, co ja mam z tym kamieniem zrobić? A, skrzynka. Dobra, tu zapiszę. Nie wezmę tego noc. Kurwa, jak ja mam to wziąć? Jaki down. Muzyczkę sobie spuszczę. Ja mam taki fioletowy. Dobra, przeniosę się do tych... O, jeszcze mapy odpalę sobie. Dobra, sprawdzę, jak się przeniosę do magów. Gdzie macie? Oje. Cześć, stary capie. Z tą pogadać. Witaj. Obyś wrócił. Guzik jest? No i nie wiem, co mam zrobić teraz. Czy tego kamienia nie ściągnę? Nie ma szans. Dobra, zeskocz. Szybciej pójdzie, tak. Dobra.
Gdzie jest Lester? Nie wiem. Beka, kurde. Gry nie przejdę. Tyle się człowiek namęczył, tyle przygody pięknej. Też szlak wszystko mi trafił. Skoczę do wody, to mogę. Przepłynę sobie tam, no będzie szybciej. Płyń, ziomek. Wyjdę tu gdzieś? No tam. Te miecze pozabierałem. Ale nie zapisuję. Chciałem się podleczyć trochę. Starczą. Siódemko. To jest jedna ta jaskinia. Ciekawe, czy dorwę. Z tej kuszy go jakoś smyrnę chociaż trochę po jajkach? Czy nie? O, co mogę smyrać? Zamrożę go chociaż? O nie, jego się chyba zamrozić nie da. A da. I co? Dobra. Portal. Więcej tu nie ma ciekawego. I co ten portal daje? Każdy. Dobra, on jest nie do rozwalenia na obecną chwilę. Zobaczymy, czy rozwalę te golemy tu. Czy tu jeden golem został? Ognisty chyba, nie? Tak? To z lodu go muszę rozwalić. No jak śmiesznie strzelił. Kurde, mi zaraz przy fanzoli. Dobra, dwoje, gdzie są? Lód, uzdrowienie. Bryła lodu, to jest to, co ja mam, a ja potrzebuję sopel lodu. Pod ósemkę weźmiemy cię, sopelkiem go piźniemy. Sopelka. I tyle sobie mogę. Trzeba kupić sopel lodu i się przenieść tą nowocę, nic nie wymyślę. Dobra, spadaj, szmato.
Jeszcze mam jakiś niesamowity ten. Kula ognia, tarczy na niego nie będą działać. Co to jest to? Ósemka. Jaki bajer. A, beka. O kurde! Panie! To się mogę sobie... Jeszcze nie wszystko stracone. Dawaj to! Ale pizdeczka, uda się? Dyszka. Chodź, tu. Do mnie. Jaka beka, ale fart, zajebiście. Pięknie. Jaki farciarz. Dobra, siódemka. Czwórka, ja chcę się do obozu przenieść na kopalni. Na razie. Podejdź tu, chłopcze, bez obaw. Mam dla ciebie obiecaną nagrodę. Udało mi się reaktywować moc kryształu. Teraz znów można go użyć. Super, dziękuję. Nie wiem jednak, jaka jest natura zaklętego w kamień czaru. A sam wolałem nie ryzykować. Dlatego pomyślałem o tobie. Tak. Mam być królikiem doświadczalnym. Użyję kryształu i obryzgam cały obóz własną krwią. No cóż, jestem gotów na takie poświęcenie. Wcześniej mówiłeś coś o artefakcie. Przecież ten kryształ jest wspaniałym artefaktem. Reliktem o ogromnej wartości historycznej. Wiem, że jesteś ciekaw, co się stanie w jego użyciu. Niech cię szlak. To pewnie jakaś pułapka. Ależ skąd? Kto wie? Może dzięki mocy tego klejnotu posiądziesz coś, o czym nawet nie śniłeś. Cudownie. Wypróbuj kryształ lub nie. Wybór należy do ciebie. Ja mam tylko jedną prośbę. Jak zdecydujesz się użyć kryształu, to opowiesz mi ze szczegółami, co się wtedy wydarzyło. A teraz żegnaj. Dziwny teleport, jo? Nareszcie jesteś, śmiertelnik. Czekałem na ciebie. Co? Czekałeś na mnie?